Cześć, siemanko, ja jestem Krasman, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj wam pokażę, jak montować filmy w Adobe After Effects. To już też coś, którego za bardzo nie znajdziecie w internecie, więc postanowiłem to nagrać. Pozdrawiam też bardzo Dragona, możecie do niego wbić na kanał, bo chłopco odwalił na streamie, to ja nie pytam. Link macie w opisie i zostawcie mu subika, dobijamy 100 subików i będę bardzo, bardzo wdzięczny. Zostawcie mu suba, naprawdę. Dziękuję też bardzo za fanarty, które podsyłaliście na moim Discordzie, linka też znajdziecie w opisie. Teraz się wyświetla jeden fanart Miniona, jest dla mnie przepiękny, więc możecie dać ocenkę w komentarzu. Późniejsze fanarty będą wyświetlane w innych odcinkach, bo postanowiłem, że będzie po kolei będą wyświetlane. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, byłoby mi bardzo, bardzo miłutko, jakbyś to zrobił, zostawił łapeczkę w górę, nie pożałujecie. Też dziękuję wam bardzo za 4000 subów. Jeszcze chciałem dodać szybko, że będzie coś na 4000 specjal, spokojnie, nie martwcie się. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Okej, więc jak jesteśmy już w naszym Adobe After Effects, co nam pozostaje, to stworzyć projekt, kompozycję i w sumie tyle i dodać nasz film, który chcemy tutaj zmontować. Więc ja mam tutaj, sobie nagrałem przed chwilą jakiś film, w którym się mylę i tak dalej. Więc tak, klikamy najpierw sobie File, New Project i klikamy sobie New Composition i nazywamy sobie tutaj kompozycję, nie wiem, na przykład. Nazwijmy, ja chcę na przykład, ja sobie nazwę film, w sumie. I tutaj wybieram 60 klatek, tutaj jakość. 1920x1080 to jest Full HD. Klikamy OK. No i mamy tutaj nasz takie czarne tło. I tak, więc ja sobie dam tutaj nasz filmik. Przerzucamy go i ja sobie tutaj jakość zmienię tylko na half. No i ja tutaj nagrałem taki film, tak jak mówiłem, w którym się mylę, jest trochę do wycięcia i tak dalej, więc chcę pokazać wam różne funkcje. No, w sumie tyle. Więc tak, pierwsze co można zrobić to jakiś mini, w cudzysłowie mini wstęp z muzyczką. Takie jak na przykład Kamil Nalepa, czyli sobie wybieramy jakąś muzyczkę. Ja tutaj szybko sobie dam jakąś muzykę. Okej, więc ja dałem jakąś tutaj już muzykę. I tak, dajemy warstwę niżej, chociaż jak chcemy. Będzie po prostu mi się lepiej to segregowało i tak dalej. Dobra, więc pokażę wam podstawowe funkcje. Tutaj mamy wyłączanie i włączanie dźwięku. Jak sobie rozwiniemy to, to tu mamy audio, możemy ściszyć, podgłośnić trochę. W transform mamy scale, opacity i tak dalej, rotation, takie różne. W muzyce mamy troszkę tego mniej, bo mamy tylko audio i tutaj tą opcję, która nam pokazuje tylko o to, takie podbicie dźwiękowe i tak dalej i w sumie to tyle, więc to mamy na razie tylko w dwóch opcjach, ale w After Effects można też montować, jest mniej opcji na pewno, przejść właśnie, mamy przejścia, jak będzie niedługo poradnik, jak zainstalować przejścia Handy Sams Transition, ale to ważne, bo to będzie nam do tego potrzebne After Effects 2017 lub 2018, a nie może być ani 2019 ani 2020, tak jak teraz ja mam, tylko trzeba mieć oddzielny do tego, do robienia tej animacji, więc też można tam montować po prostu. Zacznijmy sobie tutaj, żeby wyznaczyć może wstęp naszej muzyki, czyli ja sobie tutaj wyłączę na razie to i widoczek i sobie szybko poszukam naszego wstępu. Jeszcze ważne chciałem dodać, jak tworzymy kompozycję 30, to jak u mnie to zobaczycie, to mamy, tutaj się już kończy muzyka, więc żeby to naprawić, wchodzimy w Composition Settings i tutaj sobie to naprawiamy w Duration i dajemy na przykład, ja sobie dam 5 minut załóżmy. Później to oczywiście można skrócić, dajemy tutaj 5 minut i z 30 sekund mamy już 5 minut i mamy w sumie całą muzykę. Więc ja sobie szybko już poszukam tego momentu. Okej, ja już znalazłem mój wstęp, wygląda tak on, tylko tutaj sobie przyciszę trochę audio, tak minus 10 dB, żeby wam nie wywaliło trochę uszów i posłuchajcie sobie teraz, jaki to będzie wstęp. To będzie wstęp z muzyki Better Off i teraz, żeby coś takiego przyciąć, to mamy dwa sposoby. Sposobem numer jeden, który mi się wydaje gorszym troszkę, ale skuteczniejszym. Klikamy na tą warstwę, klikamy Ctrl-Shift-D, klikamy na klawiaturze D. Jak zauważycie... przepraszam, że jest tak głośno, ściszę szybko. Ok, musiałem drugi raz ściszyć, bo jakby nowa warstwa się utworzyła. I jak zauważycie... tu tam się już wycięliśmy, tam gdzie chcemy to, więc to co tam gdzie już nam się kończy, więc teraz tak, przenosimy sobie to na sam początek, o to, tam gdzie nam się, to idzie w ogóle za warstwę, więc na to nie zwracajmy na razie uwagi, sobie przenosimy to na razie na sam początek, co nie, i teraz mamy coś takiego i tutaj można sobie wydłużyć to już do momentu w sumie, którego chcemy.
i wygląda to tak. I tutaj zaraz damy po prostu nasze wideo. Zaraz odkryjemy oczko. Po prostu tak to wygląda. Możemy sobie jeszcze tutaj suwakiem przesunąć. Ja tutaj już dokładnie to robię. Dobra, ja już mam to wszystko dokładnie zrobione. Więc tak. Ja nie mam przejść, więc na razie nie pokażę wam, ale pokażę wam, jak to zrobić na efekcie scale, skali i rotacji. Więc tak, odznaczamy sobie to, nasze oczko i nasz dźwięk, albo dźwięku na razie nie potrzebuję. Jakby co, nie martwcie się, że mój dźwięk jest tam zagłuszony, bo ja dosyć cicho tam mówię. Dobra, więc ja sobie wyciszę dźwięk i teraz robimy coś takiego. Szukamy tam, gdzie już ma wejść po prostu nasz film, czy tam jak to ma się nazywać. No po prostu film. Dobra, ja sobie wybrałem w tym miejscu, ten gdzie jest takie uderzenie. I teraz to teraz tak wygląda. Nie jest najlepsze, więc teraz robimy sobie tak. Jakby co, to sobie po prostu przesunąłem. Więc tak, najeżdżamy tym naszym czymś na początek tego. Klikamy S, klikamy tutaj 0, przepraszam. Teraz klikamy Scale, przesuwamy sobie kilka klateczek. I teraz lecimy ze 100. Teraz robimy tutaj 100. No i mamy git na razie. I teraz tak, klikamy tutaj jeszcze R. Mamy rotation. W rotation to troszkę inaczej będzie wyglądało. Bo będzie wyglądało to tak, że sobie zaznaczamy minus 15 załóżmy. Dajemy teraz zegar. Idziemy tutaj. I tutaj lecimy na 0. O ile się nie mylę. Wygląda to tak. Jest troszkę wolno, więc sobie to skrócimy tą animację. Teraz wygląda to tak. Myślę, że jest spoczko, przyspieszymy sobie to coś, żeby był lepszy wygląd naszej animacji. Tutaj mamy z Edit Speed Graph w prawo i teraz dajemy w prawo. Teraz wygląda to troszkę lepiej. Naprawdę efekt jest niesamowity. Lepszy, nie da się zrobić takiego w Premierze, od razu mówię, da się z rotacji tylko, ale żeby po prostu gorzej to wygląda, ale w After Effects wygląda to tak. Więc myślę, że jest naprawdę spoczko. No okej, co teraz można zrobić? Myślę, że można sobie na początku troszkę muzykę podgłośnić, więc sobie idziemy do samego lewa. Po prostu muzykę przy wejściu. Więc tak, idziemy tutaj do samego lewa, tak jak mówiłem, to można schować. I tak, otwieramy to. Mamy audio level. Zaznaczamy ten stoperek. Ja sobie tutaj dam minus 5, żeby było troszkę głośniej. Zaznaczamy stoperek. Najpierw wybieramy wartość, od której ma się zaczynać ta głośność. Więc tak, zaznaczamy stoperek i idziemy tam, gdzie ma się skończyć. Załóżmy o tutaj. I na przykład minus 20. Mamy. Teraz robimy po prostu, odpalamy sobie wideo. Troszkę to za szybko zaczyna iść, w sensie po prostu zaczyna tak mega cicho, więc sobie przedłużymy to. Jeszcze. No i możemy już w spokoju mówić. Teraz zaczniemy się z wycinaniem po prostu elementów, które nam są niepotrzebne. Okej, więc ja sobie muzykę wyłączyłem na chwilę, żeby mi tu nie przeszkadzała. I wy też możecie sobie wyłączyć. I teraz szukamy po prostu naszej przerwy w mówieniu. Ja tylko sobie tutaj audio powyższę. No i tutaj mamy taki siema. To robimy, idziemy na sam początek, szukamy tego siema. Siema. Żeby nam było łatwiej, to oczywiście można odpalić coś takiego, to jest 100 razy łatwiej. I tutaj mamy już podbicie, więc można oczywiście od razu skrócić, jak widzicie, i przenieść to na początek. Ale ważne, nasze click frame'y, które na początku ustawiliśmy z wejściem, też się przesuną. Więc na samym końcu je trzeba zaznaczyć po prostu w prawo. W prawo je sobie przenieść, albo najpierw wycinamy, później robimy wejście. To zależy od was. Okej. Więc sobie mamy już wycięte. I teraz jak wyciąć takie pomiędzy, no bo nie mamy tutaj narzędzia do wycinania, więc bardzo myślę proste. No okej, więc teraz robimy tak, to jest troszkę taka magia i trochę sprytu, ale trochę to jest wymagające, więc tak, robimy sobie coś takiego. Klikamy Ctrl D, otwieramy sobie to, otwieramy sobie drugie, będziemy mieli o tak, otwieramy sobie te dwie ścieżki audio i klikamy, rozwijamy tutaj o to coś rozwijamy, tego jakby co transform nie rozwijamy. Jak mamy dwie ścieżki audio, to interesuje nam
po prostu interesuje nas to, ten, ta przerwa, tak, ta przerwa po prostu nas interesuje. Teraz jak ją wyciąć? Tą warstwę, którą mam na górze, sobie skrócimy do momentu, tam gdzie jakby jest przerwa, zaczyna się przerwa, a tą warstwę na dole sobie zjadę na dół. Ona jest jakaś długa, więc trzeba sobie ją tutaj skrócić bardziej. Ona jest taka sama, nie przejmujcie się, bo to jest jako Ctrl D. Ok, więc jak tutaj skróciliśmy ten, gdzie nam się zaczyna, to sobie przesuwamy po prostu tutaj i mam gotowe. Jak widzicie sobie, posłuchajcie. Już, dobra, posłuchajcie sobie. Siema, ja jestem to ja kresbion, jakby co. Dobra, tu jest taki mały błąd, bo ponieważ nie dosunąłem tego, już wam dosuwam. Patrzcie, dosuwamy i teraz sobie posłuchajcie. Spion jakby co? No i dzisiaj, wiecie, dzisiaj sobie porobimy wszystko i tak dalej. No i mamy po prostu tutaj już wycięte jak normalny człowiek. W Premierze to jest o wiele szybsze, ale w After Effectsie też się da. Teraz po prostu wystarczy nam skrócić warstwę, jak zmontowaliśmy. Ctrl M i sobie wyrenderować jak normalny człowiek. Więc myślę, że odcinek mi się spodobał, a my się już widzimy na zakończeniu. Jak dotrwałeś do tego momentu, to daj znać w komentarzu. Oczywiście nie zapomnij dać subika Dragonowi. Mi też daj subika z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, byłbym bardzo wdzięczny. Tym razem jak dobijamy, podwyższam troszkę stawkę, 60 łapeczek w górę. Przedtem była 50, o ile się nie mylę. To wrzucam kolejny odcinek za 2 dni, jak się wyrobię. Ale myślę, że już na razie, jak jestem cała... Jak nie chodzi mu do szkoły, wrzuca się odcinki co 3 dni. No i ja wam życzę miłego dzionka, trzymajcie się, siemka! Oh, no.